że Harry i Meghan Markle, od momentu ich kontrowersyjnego odejścia z brytyjskiej rodziny królewskiej w styczniu 2020 roku, nieustannie znajdują się w centrum uwagi mediów. Po ich tak zwanym Meksycie, który wywołał wiele publicznych dyskusji i konfliktów z windsorsami, teraz para podobno dąży do naprawy stosunków z rodziną królewską. Brytyjskie media sugerują, że Harry i Meghan zintensyfikowali wysiłki w celu złagodzenia napiętych relacji. Co może wynikać z rosnących obaw o ich przyszłość w Stanach Zjednoczonych? Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w obliczu ostatnich wydarzeń związanych z książętami. W książce ten drugi, Harry ujawnił swoje doświadczenia z używkami takimi jak marihuana, kokaina czy grzyby psychodeliczne. To wyznanie sprowokowało fundację Heritage konserwatywny think tank w Waszyngtonie, do podjęcia starań o ujawnienie akt imigracyjnych księcia. Istnieje podejrzenie, że Harry mógł być traktowany w specjalny sposób podczas procesu ubiegania się o wizę, co mogłoby naruszać prawo. Dodatkowo, sytuację komplikuje fakt, że Donald Trump, były prezydent USA, wyraźnie stwierdził, że jeśli ponownie zdobędzie prezydenturę, nie zamierza zapewniać ochrony księciu Harryemu. Taki rozwój wydarzeń dodatkowo napina stosunki i może wpływać na decyzje Harry'ego i Meghan odnośnie ich przyszłości oraz potencjalnego zbliżenia z brytyjską rodziną królewską. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wydają się mieć znaczący wpływ na decyzje księcia Harry'ego i Meghan Markle odnośnie ich stosunków z brytyjską rodziną królewską. Richard Eden, ekspert do spraw brytyjskiej rodziny królewskiej Sugeruje w rozmowie z Daily Express, że susseksowie są zdesperowani, aby zacząć proces pojednania i naprawy relacji, które zostały nadszarpnięte. W kontekście tego dążenia, komentarze Erika Trumpa, syna Donalda Trumpa, mogły mieć znaczący wpływ. Eric Trump wyraził ostre opinie na temat susseksów, chwaląc jednocześnie instytucję rodziny królewskiej, którą opisał jako świętą i podziwianą przez wielu Amerykanów. Jego słowa, wyrażające respekt dla tradycji rodziny królewskiej oraz krytyka wobec Harry'ego i Meghan, mogły skłonić parę do przemyśleń nad swoją obecną sytuacją w USA i relacjami z rodziną w Wielkiej Brytanii.